Zanim zaczniemy, chciałem poprosić, żeby Agatka opowiedziała wam sen jeden, który miała. Powiedz, proszę. Ale chodźcie już wszyscy, dobrze? Żeby wszyscy przyszli. Miałam kilka dni temu sen i Duch Święty w tym śnie zapytał mnie, czy wiem, jak nazywa się Kościół pastora w Jągiczu. Powiedziałam, że nie. Powiedział do mnie, że ten Kościół nazywa się Kościół Chrześcijan Pełni Ewangelii. Ja nie miałam pojęcia, że ten Kościół tak się nazywa. I zapytał mnie, czy wiesz, dlaczego jest ten Kościół tak duży, że mają owoc ewangelizacji. Nie wiem, bo się modlą. Modlą się tak, że zburzyli mur między miastem a kościołem. I zadał mi takie pytanie. Czy jesteś w stanie tak się modlić? Czy jesteś zajęty? Uważam, że jest to słowo do was. Czy jesteśmy w stanie tak się modlić? Czy jesteśmy zajęci? Czy jesteśmy tak zajęci swoimi służbami, że nie jesteśmy w stanie się efektywnie modlić? Uważam, że to jest słowo dla nas. Jest to słowo, które mówi, że musimy pogłębić naszą modlitwę. Modlitwę indywidualną i modlitwę też zespołową. Nie wiem, ci z was, którzy nie wiecie, Dawid to jest pastor największego kościoła na ziemi. To jest pastor, którego kościele jest milion ludzi. I kiedyś, gdy jedna z amerykańskich gazet zapytała go, gdy był w Stanach, jaki jest sukces jego kościoła. On powiedział, sukcesem mojego kościoła jest grupa wstawiennicza i piątkowe spotkania modlitewne. Ja pomijam temat, że to jest Azja i nie ma żadnego przełożenia na kościoły z kościołów azjatyckich, na kościoły zachodnie. Żadnego. Bo nie przeskoczymy kultury, która tam jest. Rozumiecie? Tego się nie zrobi w Europie, ani w Stanach. W Stanach jest kilka mega kościołów. Kilka. W Amerykach, w Stanach Zjednoczonych. Bo w Azji jest pełno takich kościołów, które my byśmy uznawali za mega kościoły. Które mają po 10 tysięcy, 20 tysięcy ludzi, 30 tysięcy. Ale Kościół, widać Jom Kippur, ma milion ludzi. A rozumiecie różnicę? Jaki jest rozstrzał między kościołami, które uznajemy za mega kościoły, a jego kościołem? Milion ludzi. Gdy pierwszy raz czytałem jego książkę pod tytułem Czwarty wymiar, to przeczytałem tam świadectwo o tym, jak Kościół jego kupił górę. Kupili górę. Nabyli grunt, którego nikt nie chciał, bo to była góra. I tej góry ten Kościół używa do modlitw. Tam jeżdżą ludzie, wchodzą sobie na tą górę, rozbiją sobie namioty i się modlą. Modlą się. Nasza służba powstała na modlitwie. Na modlitwie. Kiedy przyjechała taka chrześcijańska gazeta do nas, do naszego pierwszego kościoła, zapytali, jakie sposoby my tutaj w tej wsi zbudowaliśmy dla
pośrodku dla bezdomnych, taki kościół, tutaj są takie znaki, cuda. Powiedzieliśmy, że my się modlimy. My się rzeczywiście modliliśmy. My tutaj dużo mówimy o modlitwie. Natomiast moje zdanie jest takie, że skoro Duch Święty zadaje nam pytanie, a powiem wam tak, jak człowiek zadaje Bogu pytanie, to nie jest nic dziwnego. Ale jak ci Bóg zadaje pytanie, to musisz wiedzieć o tym, że nic nie wiesz. Jeśli usłyszysz kiedyś pytanie od Boga, to na pewno wiedz, że nic nie wiesz. To jest normalna rzecz. Gdy Bóg cię pyta, co tutaj robisz? Albo co o tym myślisz? Rozumiesz? To zrób to, co zrobił Hiob. Powiedział, nic nie wiem i nie mam pojęcia. I Duch Święty mówi dziś do nas o modlitwie. Dlaczego? Dlatego, że my musimy przejść kolejny próg. Kolejny próg. I nie będą się wydarzały różnego rodzaju rzeczy, o których możemy, jeśli tego progu nie przejdziemy. A rozumiecie? Dzisiaj jest nas tutaj garstka, dlatego że ludzie wyjeżdżali, są na wakacjach. Ale ja wierzę w to, że to poselstwo musi nie tylko w nas rozkwitnąć się, ale ono musi być też przez nas przekazywane innym ludziom. My musimy się modlić. Musimy się modlić. Kiedy Paweł zaczynał swoją służbę, to udał się na Półwysep Arabski. Ja zbadałem ten temat, dlaczego on się tam udał, na ten Półwysep Arabski. I co to było na Półwyspie Arabskim w tamtym czasie? I na Półwyspie Arabskim w tamtym czasie w zasadzie nie było nic. Bo tutaj przetłumaczyli w tych naszych Bibliach warszawskich do Arabów. Nie pojechał do Arabów. On się udał w miejsce, które się nazywa Półwysep Arabski. I tam nie było co? Nic. Dlaczego on tam się udał? Bo tam nie było ludzi. A w związku z tym nie było demonów. A w związku z tym nie było religii. Rozumiecie, co było na Półwyspie Arabskim? Nic nie było. Nic, co by mogło stanąć na drodze modlitwy Pawła do Boga. I tam Paweł wymyślił chrześcijaństwo. To stamtąd to poszło. Rozumiecie? Stamtąd to poszło. To tam powstały prawa, o których dzisiaj mówimy, że są zasadami Bożymi. To tam Paweł odebrał objawienie, rozumiecie? Najgłębsze, jakie czytamy, o jakim czytamy w Nowym Testamencie. To tam. W tym czasie Kościół w Jerozolimie zastanawiał się, co wolno lub co nie wolno. Jak to dopasować do ofiary Chrystusa. A Paweł sam na pustynnym miejscu modlił się i odebrał objawienie, które się nazywa chrześcijaństwem. Rozumiecie? Chciałbym, żebyście postawili sobie nowy cel. Ten cel ma brzmieć w ten sposób. Boże, trochę wiem o modlitwie i trochę się modlę. Chcę, żebyś mnie wprowadził w miejsce, w którym będę się modlił tak, że nie mam zielonego pojęcia, jak będą wyglądały efekty tego. Chcę być człowiekiem modlitwy. Boże, dzisiaj wiem tyle na temat modlitwy. Dzisiaj wiem tyle. Z tego miejsca stać mnie na to, aby ci powiedzieć, uczyń mnie człowiekiem modlitwy. Modlitwy. I nie obawiaj się, że cokolwiek ci przepadnie. Albo że cokolwiek ci nie starczy czasu.
Chcę, żebyście tak się dzisiaj modlili. O to was proszę, według tego słowa, które dał nam Bóg. Nazywamy się tak, jak oni. Rozumiecie? Tak jak oni. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ciebie, który jesteś wielki Bóg. Czcimy Twoje imię. Wywyższamy Cię. Wzywamy Twojego potężnego imienia Jezus nad każdym z nas. Wierzymy w Twoje imię. Wierzymy w moc Twojego imienia Jezus. Wierzymy w siłę, która jest w Twoim imieniu. Potężny, wielki Mesjasz. Wcielony Boże. Życiodajna siłą. Wywyższamy Cię. Thank you.
was. Robię systematycznie. Jeżeli nie jesteś człowiekiem, który systematycznie proklamuje swoją wiarę, to zrób deklarację dziś przed Bożym. Boże, ja będę od dziś codziennie proklamował moją wiarę. Powiedz, wierzę w jednego Boga, który jest stworzycielem nieba i ziemi. Wierzę w Jego Syna Jezusa, ucieleśnionego żywego Boga, który zszedł na ziemię, przeżył 33,5 roku i nie zgrzeszył, a potem umarł na krzyżu. A trzeciego dnia wstał z martwych w ciele i wstąpił do nieba w ciele i wrócił tu w ciele. Ogłaszam, że narodziłem się z Bożego Ducha, że grzech nade mną nie panuje, że diabeł i demon są pod moimi stopami. Thank you.
oczu zostały pomocowane. Czterech wstawienników, szybciutko, szybciutko. Thank you.
człowieka. Pokutuj dziś. Swoją pokutą oddaj Bogu cześć, żeby nie spędzałeś z nim czasu w tym tygodniu, w zeszłym, jeżeli to wszystko było zawężone, jeżeli to było przy okazji.
życiu dałeś mi. Oh, my fish.
siły.